go, pójdź go. Dalej, wyścig do środka. Co się stało? Znowu oberwaliśmy. To skuterzy przy autostradzie. Musimy zebrać ludzi i ich pogonić. Na mnie nie licz, to nie mój problem. Mają Maniego! Wysłałeś Maniego po zaopatrzenie. Ja tylko zarządzam obozem, Dick. Nie mówię ludziom, jak mają żyć. Nie zawiam, Hope! Mój pierwszy byłam w pracy. Znalazłem jego maszynę. Zobaczę, czy dam radę go wytropić. Słyszałem, że zorganizowali zasadzkę w Sentia. Tak.
Chyba mogę coś z tego zrobić. Nada się. Może nie. Dalej. Zapraszam. Coś widziałam. Nie! Atakuję z flanki! Dawaj, dawaj! Zawsze przyda się ktoś, kto umie używać broni. Był tutaj. Myślałem, że go mam, ale gdzieś...
cała amunicja. Widzę wroga! No byłaś, gościu, wiemy, że tam jesteś. Może po prostu rzucisz broń i wyjdziesz, żebyśmy cię dobrze widzieli. Dick. Cześć, Manny. Przecież nie pozwoliłbym cię zabić. Poza tym, kto by mi wtedy zrobił przegląd gaźnika? Wykrwawia się!
Dawaj, dalej! Trafiłeś go! Prawie po nim! Nie! Udało ci się! O Jezu, czysto. Za długo już obozuję. Aha, nie musisz mi dwa razy powtarzać. No to co się kurwa stało? Co tu w ogóle robisz? Nie wiem. Od miesięcy nie robiłem kursów. Wydawało mi się, nie wiem, że nie robię co do mnie należy. Łapiesz? Akurat dupków z gnatami mamy całe mnóstwo, chłopie. Ale mało kto potrafi naprawić sprzęt, który mierzy. Tak, wiem. To samo mówił mi Kołb. Choć raz zgadzam się z tym kutasem. A w ogóle jak myślisz? Czemu musi tak być? To znaczy jak? No, że wszyscy próbują się nawzajem pozabijać. Manny, posłuchaj. Wiesz, ilu ludzi siedziało w więzieniach, zanim to wszystko się zaczęło? Znaczy tu w Stanach? Nie mam pojęcia. 2,5 miliona. A jak dodasz do tego zwolnionych warunkowo i pod nadzorem, to 7 milionów. No więc, 1 na 35 osób to ktoś, kto ma w dupie prawo. A mówimy tylko o tych, którzy dali się złapać. Więc pytanie nie powinno brzmieć, dlaczego tak jest teraz, tylko dlaczego od zawsze tak było, Manny? Chyba od tej chwili będę trzymał się obozu. A wiesz, to dobry pomysł. Dasz sobie radę? Tak, tak. Hej, Dick. Wiszę ci, stary. Gdyby nie ty, już bym nie żył. Manny, nie wychylaj się. Nie wychylaj się, to cię nakarmi. A teraz zjeżdżaj stąd.
tam jest. Hej, to Dick. Hej, dobrze cię widzieć. Manny? Prawie jak nowy. Niedługo będę coś miał. Dobra, padnij do mnie później. Dick and St. John. Eamon. To wszystko? Nieźle. Jedno ulepszenie robi się. Teraz świrusy nie mają z tobą szans. Właśnie, no i o to chodzi. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Okej. Do następnego. Wróciłeś. Miło cię znów widzieć. Hej, Jesse. Jak się sprawy mają? Tak, nieźle. Jedno ucho. Super. W porządku. Jedno. Tylko to jedno. Ej, Dick,